jest dla ciebie światło dla siebie wciąż w nas. Znam takie słowo, które tak chciałbym ci dać. Myślę głęboko, by sercu grudzi wiatr. Zamykam oczy, które tak chciałbym ci dać. To jest dla ciebie, które ci noci nam czyna. Wciąż daje ci wolność, trochę szkolej. Jedna historia, tysiące ulic i serc. Ciągle na nowo, pełna nadziei, tak wiem. Tak wiele znaczeń, które przynosi nam czas. Na zewnątrz zima, mróz, śnieg, u was atmosfera naprawdę gorąca, ale jak już usłyszałam, to standard podczas finału karaoke, to już trzeci finał, macie już pewne doświadczenie. Jak się przygotowuje tego typu imprezę? Imprezę przygotowujemy, można powiedzieć, przez cały rok, bo co miesiąc odbywają się eliminacje do finału miesiąca, czyli każda środa to talent show karaoke z zespołem Strusie 4. Czyli osoby, które chcą zaśpiewać, chcą się poczuć gwiazdą, bo to z zespołem przecież śpiewają, występują, zgłaszają się w każdą środę, czyli 10 osób startuje w takich eliminacjach comiesięcznych i z tych osób wybieramy w ostatnią środę trójkę, czyli finał miesiąca i ta trójka wchodzi, która zwycięża w finale miesiąca do finału roku. Czyli dzisiaj ci najlepsi z najlepszych? Najlepsi z najlepszych, oczywiście. I te osoby, które wygrały finał miesiąca, występują, czyli trzy osoby, pierwsze, drugie, trzecie miejsce, występują te osoby w finale roku. Na scenie prezentują się amatorzy, ale zdarzyło się tak, że któraś z osób, która tutaj popisywała się swoim talentem wokalnym, zaskoczyła was swoim profesjonalizmem? Tak. Można powiedzieć, że każdego miesiąca jest taka perełka, która rzeczywiście ma niesamowity talent. Zresztą będzie się można przekonać w dniu dzisiejszym, kiedy będzie już występ z zespołem. Jaka nagroda czeka na zwycięzcę? O, nagród jest bardzo wiele, ale główna nagroda to kurs prawa jazdy, który został ufundowany przez Szkołę Nauki Jazdy Rider. A proszę powiedzieć, co takiego jest w karaoke, że ludzie się garną? Wydawać by się mogło, że to dość specyficzny rodzaj twórczości wokalnej, a mimo to ma bardzo wielu zwolenników. Można powiedzieć, że mamy ludzi młodych w Toruniu, bardzo wiele osób, które są naprawdę utalentowane i mają tu możliwość pokazania własnego talentu, swojego talentu. No jest to scena otwarta. Ja zawsze mówię, że każdy śpiewać może i tu właśnie tak się dzieje, że każdy może zaśpiewać i osoba, która ma mniej talentu i osoba bardzo utalentowana. Tak jak w programie Wojciecha Mana, gdzie występują osoby, które rzeczywiście śpiewają fantastycznie i są osoby, które spełniają swoje marzenia. Spełniają swoje marzenia i nieraz jest to na wesoło, śmiesznie, publiczność pomaga i no jest fajna zabawa. Ale toruńska piwnica artystyczna czeka zawsze na tych, którzy spragnieni są sukcesu.
Oczywiście, spragnieni sukcesów, bo wychodząc na scenę, kiedy zespół gra, to każdy się czuje gwiazdą i no, to jest niesamowite przeżycie. Ludzie mają tremę, ale jednak w każdą środę mamy komplet, czyli 10 uczestników, z których to właśnie wybieramy trójkę, która przechodzi do finału miesiąca, a trzy osoby z finału miesiąca przechodzą do finału roku. I tu walczymy o wspaniałe nagrody, bo sponsorów jest bardzo wielu, no i przede wszystkim o wygraną. No i dobra zabawa przede wszystkim. Dobra zabawa, zabawa naprawdę świetna. A jeszcze nowa pani.